Dawaj, 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 dawaj. Jaka siła rażenia. A co to? A co oni na a czy nasi kawalerzyści to co na wakacje przyjechali? Co to tak? Kochani, Bolszewia, fajnie. Rozpasana, o, kanonier zadowolony. Widzicie, ten kanonier to widocznie nam za dużo lat nie ma, no nie? Ale cóż, chciał posmakować Europy. Chciało się, rząd nie łupu. Tak, czerwony sztandar. O proszę. Kochani, jak z obrazów, zobaczcie. Postumentalne widoki. No i co, nasi oberwali. No, o proszę Państwa, mamy rozpoznanie, bojem nie wyszło, czyli widzę taktyczne rozpoznanie. Kawalerzyści zbliżają się. Zbliżają się kawalerzyści. O, co jest? O! Nasi zostawili, koń poszedł. O, zobaczcie, no niestety tak to bywa, czyli jest plen, dziewczyna porwana. Podejrzewam, że mogą być... To jest ciekawe. A czy tak daleko? A jaki odpływ? Dawaj. No, kochani, sytuacja jest niebezpieczna. Nie to, że przegrywamy, to jesteśmy poniewierani. Bój był ostry. No a wy co robicie? Czekacie? No widzę, jednak nie zostawiają. Pięknie, ładnie. Nastąpiło odbicie. Kawalerzysta ucieka. Ale zobaczcie, to jest tak... dosyć kobiece ruch. Pięknie, ładnie, no tak. Jednak polscy kawalerzyści potrafili odbić. Mam nadzieję, że nic złego się nie stało w tym czasie, gdy nasz ułan przebywał w obozie obcym. Byliśmy świadkami. No i proszę Państwa, no sytuacja nie najlepiej wygląda. Pole walki, delikatnie mówiąc, już snuje się od prochów dymu. Zresztą powinniśmy już powoli czuć. Ale obóz bolszewików ma świadomość, że to nie będzie tak lekko. Atak na pewno przystąpi. Polacy już, delikatnie mówiąc, jest szarża, jest powoli. Powoli, ale dziwię się, że tą samą stroną, że prawym skrzydłem znów atakują. Przecież proszę, nawiązana walka bezpośrednia. Dobrze, nasi zachodzą lewym skrzydłem. Ładnie, wchodzą na tyle. O, już jest lepiej, szanowni Państwo. No cóż, następuje coś, co trudno komentować, to tylko należy oglądać. Jest spore zamieszanie, coś tam patrzę. Halo. No, amunicja, kanonier. Solo jest! Uwaga!